Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na tygodniowe czytanie od 4 do 10 marca bieżącego roku dla wszystkich znaków ziemskich, czyli byków, panien i koziorożców. Zaczniemy sobie od zodiakalnego byka. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Może z Wami nie rezonować i to jest normalne. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, link macie pod filmem do strony, na której możecie sobie taki znak obliczyć i być może tam będą bardziej szczegółowe i trafiające do Waszej sytuacji wiadomości. A tymczasem karty mam już potasowane, teraz je przełożymy i już patrzymy, co tam w nadchodzącym tygodniu czeka nasze byczki. Poniedziałek. Ósemka kielichów. Wtorek. Siedem denarów. Środa. Gwiazda. Kielichy. Piątek. Cztery kielichy. Sobota. Śmierć. I niedziela. Dwa denary. W tle czytania as mieczy. Czyli będziecie się odcinać od kogoś, od czegoś, albo że tak powiem, bardzo taki tydzień pod względem intelektualnym, tak? Dużo rozmów, dużo myślenia, wszelakich może nauk, tak? Poszerzania wiedzy. Przepraszam Was, kochani, jestem trochę przeziębiona, ale jakoś może dam radę. Dobrze, w poniedziałek, ósemka kielichów. Osiem kielichów. Odchodzimy od czegoś, co nas męczy emocjonalnie, co już nas naprawdę dobija i no ciężko jest nam w tej sytuacji, już po prostu psychicznie nie wytrzymujecie. Coś Was przytłacza. Czujecie się bardzo niekomfortowo i zostawiacie całą sytuację tak, jak jest. Po prostu zawijacie się napięcie, idziecie przed siebie, idziecie poszukać spokoju, idziecie poszukać czegoś nowego. To jest też karta odejść, ale i też powrotów. Ponieważ nie palimy mostów, nie zamykamy za sobą drzwi, więc w każdej chwili, jak nam coś się odwidzi albo jakaś sytuacja się poprawi, w każdej chwili możecie wrócić, tak? Czy to do partnera, czy do pracy. To jest tylko Wasza decyzja, tak? Nie jest narzucona przez nikogo, tylko po prostu Wy sami podjęliście taką decyzję, że na chwilę musicie odejść, musicie odpocząć, musicie przemyśleć coś, musicie odreagować. Więc ósemka kielichów to jest karta, która, mówię, zwiastuje albo powrót do czegoś starego, dawnej pracy, byłego partnera, albo po prostu odejście, tak? Bo coś Wam nie pasuje, jest Wam źle, czujecie się niekomfortowo i oczekujecie zmiany, szukacie zmiany. We wtorek siódemka denarów. Musicie się wykazać cierpliwością w oczekiwaniu na finanse. Te pieniądze nadejdą, ale jest jakaś zwłoka, tak? No coś zostało, że tak powiem, poprzesuwane w czasie i musicie jeszcze troszeczkę uzbroić się w cierpliwość. Siódemka denarów to jest też jakaś właśnie szansa na jakieś pieniądze, tak? Ale zastój, na przykład przerwa w pracy, jakiś urlop chwilowy, tak? Jakaś nieobecność też może to oznaczać. No, na pewno czekacie tutaj na efekty tego, co do tej pory robiliście. Jesteście z tego zadowoleni, więc niektórzy z Was może oczekują, mówię, na premię, na wypłatę, na podwyżkę, na wynagrodzenie,
albo jakiś przelew ma dojść do Was na konto, tak? No czekacie cierpliwie na jakieś pieniądze, ale myślę, że się doczekacie, bo w środę macie już kartę gwiazdy, czyli wszystkie Wasze plany, wszystkie Wasze marzenia powinny się tutaj spełnić. Bardzo optymistyczny dzień, praktycznie no, w tą środę to nawet zagrajcie w totolotka. W lot to teraz się mówi, tak? Ponieważ możecie mieć tutaj szczęście nawet w grach finansowych. No na pewno będzie to fajny dzień, tak? Ludzie mogą być do Was fajnie nastawieni, miłe jakieś niespodziewane sytuacje. Ten dzień przebiegnie lekko, pozytywnie, będziecie w doskonałym humorze. Tak jakby każdy dookoła Was czytał w Waszych myślach i spełniał Wasze zachcianki, tak? Więc to taki będzie dzień pod szczęśliwą gwiazdą. Na pewno wszystkie plany, wszystkie sprawy, które planujecie na ten dzień, pozytywnie sobie pozałatwiacie z jakąś lekkością, nie będzie problemów, nie będzie jakichś trudności, jakichś właśnie dziwnych sytuacji, które by Wam tam pokrzyżowały te plany, tak? Ogólnie fajny, spokojny dzień, bardzo optymistyczny, taki spełniający Wasze marzenia, życzenia, więc z tego dnia, tak jak mówię, na pewno się wyluzujecie, odpoczniecie, nie będzie to na pewno ciężki dzień. W czwartek dwa kielichy, bardzo miłe spotkanie, albo z mężem, albo z żoną, gdzieś wyjdziecie sobie, będziecie dla siebie bardzo mili, bardzo serdeczni, no oczywiście partnerzy, młodzi, narzeczeni, chłopak, dziewczyna, wszyscy, którzy są w jakimś związku, w jakiejś relacji, mają ukochaną swoją osobę, ale to może być też również spotkanie dwóch dobrych przyjaciół, którzy po prostu bardzo miło spędzą ten dzień, będą się dobrze czuli w swoim towarzystwie, dzień będzie miły, sympatyczny, możemy oczekiwać jakichś komplementów od płci przeciwnej i odwrotnie. My możemy kogoś obsypywać, tak, jakiegoś, mówię, przyjaciela albo przyjaciółkę, albo partnera, partnerkę. Bardzo fajny dzień. Może być też taka sytuacja, że będziecie w tym dniu z kimś załatwiać jakieś sprawy, tak, że nie będziecie sami, tylko właśnie gdzieś będziecie, nie wiem, właśnie może z partnerem, z żoną jeździć, coś załatwiać. Ale bardzo miły, sympatyczny, spokojny dzień, taki przyjacielski, otwarty. Możecie się wybrać gdzieś, nie wiem, do knajpki, do restauracji, spotkać, porozmawiać gdzieś na kawkę. Bardzo fajne towarzysko, spędzony dzień w gronie, no, bliskiemu sercu, w gronie bliskiemu sercu Wam osoby. Dobrze, co w piątek? W piątek mamy cztery kielichy. Już tutaj zaczyna się coś dziać, ponieważ cztery kielichy jest to karta takiego braku zainteresowania, tak? Zastanawiamy się, coś rozmyślamy, jakąś przeszłość, jakiś mamy niedosyt, jacyś jesteśmy apatyczni. Troszeczkę jakby Was depresja tutaj dopadała. Może niewykorzystana jakaś okazja, tak? Bo tu wy siedzicie w tej przeszłości, zastanawiacie się, co by było, gdyby było, a tu ktoś Wam chce kielich ofiarować, tak? Jakieś uczucie, jakieś spełnienie. Jakąś przyjaźń bądź miłość, a Wy siedzicie tak i patrzycie, tylko rozpamiętujecie, a gdyby było tak czy inaczej, no nie rozpamiętujcie. Możecie być troszeczkę takim melancholijnym nastroju w tym dniu, możecie mieć lekkiego przysłowiowego lenia, może będziecie siedzieli w domu, nic Wam się nie będzie chciało, może pogoda nie będzie dopisywała, jakaś chandra, ból głowy, coś takiego, więc no musicie się jakoś tutaj podnieść emocjonalnie, bo na razie to jest takie na piątek, tak? Takie znużenie, oby ten dzień jak najszybciej zleciał. W sobotę mamy kartę śmierci, czyli jakaś transformacja w was zajdzie. Karta śmierci to jest koniec czegoś, co już było dla nas złe i początek czegoś nowego, tak? Karta śmierci mówi o jakichś zmianach. Zmianach i to takich naprawdę porządnych, jakieś przeobrażenie, nie wiem, czy to Waszej sytuacji, czy to Waszej osoby, do czegoś dojrzecie i po prostu postanowicie coś zmienić, czy w sobie, czy mówię, w swoim życiu. To jest zmiana i odnowa, tak? Uwolnienie się od jakichś starych idei, jakichś przekonań, więc być może po tej czwórce kielichów tutaj, no coś do Was dotrze i postanowicie, no jakieś zmiany tutaj
jakaś decyzja o zmianach w waszym życiu, tak? I to taka przemyślana, która dojrzewała was długo. Niedziela, dwa denary. Dwa denary. Przepraszam. Dwa denary. Karta no, zachowania takiej równowagi. Karta balansu, tak? Musimy tutaj no, troszeczkę się nagimnastykować, żeby w tym miesiącu po prostu ten sztorm, ten wiatr, który jest za wami, was tutaj nie przewrócił. Może być różnie w strefie finansowej. Może być też tak, że czy gdzieś wyjedziecie, czy będziecie w jakimś miejscu, gdzie no, trzeba będzie zadecydować, czy poświęcić temu więcej pieniędzy, czy nie, więc to może być różnie. Ale to jest też karta wyboru, tak? To jest tak zwany dualizm, więc tutaj możecie się nad czymś zastanawiać, tak? Podjąć decyzję. Dwójka denarów pod dwoma kielichami. Tak patrzę na ten cały tydzień, na co niektóre byki mogą podjąć decyzję o odejściu, tak? Od partnera. Może być jakaś szczera rozmowa, potem później właśnie to takie rozmyślanie i transformacja, zupełna zmiana związku, co niektórzy mogą wrócić, tak, do byłego partnera lub osoby, którą znamy. Cierpliwie czekaliście na to i teraz no, wasz świat dookoła się zmieni, tak? Więc koniec tygodnia taki właśnie, no, że może być raz dobrze, raz źle, no musicie sami tutaj okiełznać całą tę sytuację, może być różnie, musicie po prostu być cierpliwi i zachować równowagę w życiu, żeby pogodzić no, te dwie energie, jakby to powiedzieć, dwie sprawy jakieś może, tak? Dotyczące waszego życia, żeby się one tutaj żeby nie przeważyła na jedną bądź drugą stronę, tak? Żeby było dobrze. W tle pytania mamy asa mieczy. As mieczy mówi o odcięciach, o zerwaniach z jakimiś niedobrymi dla nas sprawami, tak? Krótko, bez żadnego tam rozwijania się. Mówimy, co mamy powiedzieć i odcinamy się od jakiejś złej sprawy albo właśnie od związku, od sytuacji. To jest właśnie początek poprzez takie krótkie, szybkie odcięcie. Ciężka sprawa, dobre wynagrodzenie na takiej zasadzie. Ale to jest też kierowanie się faktami, analizowanie, zrozumienie czegoś. Jest to też karta nauki, szkolenia, rozmów kwalifikacyjnych, wszelakich właśnie analiz umysłowych. Musicie może coś przemyśleć albo po prostu poważnie z kimś porozmawiać, tak? No, być może tutaj o te dwójki chodzi. Być może z kimś tutaj właśnie w niedzielę będziecie musieli sobie poważnie porozmawiać. Tak mi się wydaje. Albo jakieś wahanie macie właśnie. I ciężko wam podjąć jakąś decyzję. No coś tutaj będzie się działo, ale to już musicie sami dobrać, dopasować do swojej sytuacji. Teraz poproszę o kartę radę dla wszystkich zodiakalnych byków na tydzień od 4 do 10. Karta rady. Pięć mieczy. Moi kochani, karta mówi, żebyście się nie wdawali w jakieś sprzeczki, jakieś intrygi i uważajcie, żeby ktoś was nie wykorzystał, nie oszukał. Bądźcie czujni, żeby po prostu, no, ktoś wam tego przysłowiowego noża w serce nie wbił, tak? Bo może tu być jakaś manipulacja, ktoś może próbować was wykorzystać. Mogą być też jakieś właśnie rozczarowania, jakieś kłamstewka, jakieś oszustwa, tak? Jakieś no, zagrywki takie nie fair play, więc uważajcie na to, żebyście się nie dali tutaj nieładnie potraktować, tak? Zobaczymy jeszcze kartę niebieską. Dla naszych byczków. Nagradzaj się.
taki ładny aniołek. Ostatnio dużo od siebie dawałaś. Czas więc, żebyś i ty coś otrzymał. Znajdź chwilę, by się nagrodzić. Równowaga dawania i przyjmowania jest niezbędna dla utrzymania stałego, wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji. Widzicie, kochani, może z tym dwójką denarów chodzi o to, żeby była właśnie równowaga, tak? W dawaniu i braniu. Żeby nie przechyliły się te ramiona z jednej strony na drugą, tak? Że na przykład za dużo dajecie, cały czas dajecie, inwestujecie, czy to w sprawy zawodowe, czy to w związek, tak? A wy nic nie dostajecie, tak? Albo znowuż cały czas bierzecie, od kogoś bierzecie i w drugą stronę nie oddajecie. Karty radzą, żeby zachować tę równowagę. To jest też karta karmy, tak? Więc być może jakieś macie lekcje do odpracowania, kochani. No dobrze, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie, żeby tylko wziąć z czytania to, co pasuje do Waszej sytuacji. Resztę wyrzucamy z pamięci. I sprawdźcie swój znak ascendentalny, bo on też jest równie ważny, czasem nawet ważniejszy jak znak słoneczny główny. Pozdrawiam cieplutko i zapraszam na kolejne czytania. Do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota tygodniową od 4 do 10 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Może nie rezonować, sprawdźcie wtedy swój znak ascendentalny, link macie pod filmem, żeby sobie wejść, obliczyć i może tam, w tym drugim filmie tego znaku ascendentalnego, jak sprawdzicie, może jakieś informacje będą, ponieważ znak ascendentalny jest równie ważny jak słoneczny i czasami więcej da nam informacji niż znak właśnie główny. Dobrze, kochani, przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam potasowane. Teraz je tylko przy Was przyłożę. I już patrzymy, co tam u naszych panienek w tym tygodniu będzie się działo. Poniedziałek. Dwa miecze. Wtorek. Diabeł. Środa, pięć kielichów, czwartek, umiarkowanie, piątek, miecze. Co tam, panny, się dzieje? Taki ciężki tydzień. Bardzo nerwowo. Sobota. Papież. I niedziela. Paść denarów. Tyle czytania koło fortuny, czyli zmiany, jeszcze raz zmiany. Widać? No widać, tylko teraz mi kamera coś wariuje. Dobrze, kochani, poniedziałek. Dwa miecze, jakaś ciężka decyzja, kochani, przed Wami. Jakiś macie dylemat, jakieś niezdecydowanie, jakieś wewnętrzne bariery. Dystans do czegoś, dystans może do ludzi, do otoczenia, żeście się totalnie zblokowali i zastanawiacie się, co tu zrobić, jak rozwiązać tą sytuację. Dwa miecze. Nie chcecie nic widzieć, nie chcecie o niczym słyszeć. Sami ze sobą, ze swoimi myślami. Trudna decyzja do podjęcia w tym dniu. I we wtorek widzę, że będzie nerwowo. Będzie nerwowo. Uważajcie, żeby ten diabeł Was nie pokusił na coś głupiego.
Możecie spotkać w tym dniu kogoś spod znaku koziorożca, bo to jest karta koziorożca. Ogólnie diabeł mówi o kłamstwach, takim zniewoleniu od sytuacji, czy uzależnieniu od kogoś, tak? Jakichś manipulacjach, jesteśmy uwikłani w jakąś chorą sytuację, z której wydaje nam się, że nie ma wyjścia. Diabeł też podsuwa głupie pomysły, no i kusi, więc tutaj no, musicie naprawdę w tym dniu uważać, żeby tam się nic dziwnego takiego nie wydarzyło. Żeby ten diabeł tutaj, kurczę, no nie uzależnił was od kogoś lub od czegoś. Uważajcie na swoje zdrowie, uważajcie na to, żeby zachować, że tak powiem, umiar, tak? Bo jak będzie brak tego umiaru, o czym mówi ta karta w czwartek, tak? Umiarkowanie. No to możecie się przejeść, możecie się przepić, że tak powiem. Coś może wam zaszkodzić, więc w tym dniu będzie taki dzień. Właśnie uważajcie też na swoje zdrowie, żeby tam się nic nie wydarzyło. No to są jakieś kłamstwa, tak? Jakieś manipulacje, jakieś zdrady, jakieś cierpienie. No, ktoś tutaj, macie jakąś trudną decyzję do podjęcia i ktoś tutaj wami tak zakręcił, zamanipulował, że ciężko wam będzie podjąć tę decyzję. Jakaś trudna decyzja tutaj jest do podjęcia. I w środę no, mamy 5 kielichów, tak? Czyli karta smutku, czyli ktoś was tutaj zranił jednak. Ktoś was tutaj oszukał, być może, nie wiem, okłamał, tak? Albo bardzo zdenerwował, że wy w środę jesteście naprawdę w fatalnym nastroju. Jesteście rozżaleni, zasmuceni, zranieni. Jakieś macie poczucie straty, tak? Że rozczarowani jesteście, że ktoś was po prostu skrzywdził, ale pamiętajcie, że jeszcze macie te dwa kielichy tutaj. Więc za bardzo nie poczcie nad tym rozlanym mlekiem. Trudno stało się. Widocznie może coś trzeba było tu wyjaśnić. No i niestety no, ten diabeł niemiło was potraktował. Ale patrzcie, w czwartek już jest bardzo sympatycznie, bo mamy pięknego anioła z umiarkowaniem. I on nam mówi, że będziecie dochodzić do równowagi, tak, że uspokoicie się, sprawy się jakoś powinny wyciszyć. Co jeszcze mówimy o umiarkowaniu? Jest to karta strzelca, więc możecie w tym dniu spędzić dzień z osobą spod tego znaku. Jest to też zwłoka w osiąganiu celu, tak, ale mówię, spokój, równowaga, cierpliwość. Taka samokontrola, że będziecie musieli tutaj no, pogodzić te dwie energie, tak? Uczucia z działaniem. Tak, żeby po prostu no, nie oszaleć. Nie oszaleć przy tych kartach tutaj, to naprawdę jakiś obłęd jest. Naprawdę możecie mieć początek tygodnia bardzo stresujący. Ale jakaś równowaga tutaj w czwartek będzie. Albo będziecie stwarzać pozory, tak, no. Ponieważ piątek znowu jest trójka mieczy z kolei, no to już w ogóle. Totalne rozczarowanie, jakiś ból emocjonalny. Jakąś prawdę może usłyszycie bolesną, no nie wiem, jakiś smutek. Coś tutaj się wydarzy w tym tygodniu, moje kochane panienki, że bardzo będziecie smutni, bardzo będziecie rozżaleni, rozczarowani całą sytuacją. Ktoś was tutaj zrani. Jakieś smutne wiadomości do was dotrą. W sobotę mamy kartę kapłana, czyli może porozmawiacie z jakąś osobą, albo duchowną, czyli po prostu księdzem, albo jakimś doradcą duchowym. Może się pojawić w waszym otoczeniu osoba spod znaku byka, tak? Możecie mieć spotkanie z taką osobą. Dobry doradca, cieszący się niezwykłym autorytetem, bardzo spokojna osoba, zrównoważona, możecie się przy niej wyciszyć, możecie z nią porozmawiać o wszystkich swoich problemach, tak? To jest też opieka sił wyższych, więc tutaj może oddajcie się medytacji, modlitwie, żeby po prostu no, uspokoić się, tak? Co jeszcze? To jest karta tradycji, to jest karta nauki, mentora, autorytetu, ojcostwa. Ktoś taki tutaj pojawi się w sobotę u was i będzie was próbował jakoś pocieszyć, doradzić, podnieść was na duchu, tak? Wyprowadzić was z tych negatywnych tutaj wibracji.
W niedzielę mamy paździa denarów. Paść denarów to jakieś małe sukcesy finansowe. Ewentualnie może Was odwiedzić albo ktoś 18-20 lat z trygonu Ziemi, byk panna, właśnie koziorożec, jakiś uczeń, dziecko. Ewentualnie jest to początek właśnie jakiejś inwestycji, może nauki. Ci z Państwa, którzy na przykład może pobierają takie te eksternistyczne, weekendowe nauki, więc może być to też rozpoczęcie jakiegoś dokształcania. Ogólnie paść wróży dobrze wszystkim interesom, tak, i pomysłom, może jakiś dobry pomysł tutaj na pieniądze. Może być też możliwość wygrania niedużych pieniędzy, tak? No taki sympatyczny dzień, nie powinno się tutaj nic złego wydarzyć, tak jakby już tutaj ten początek z tym diabłem tutaj pomiędzy tymi dwoma kartami naprawdę no niemiły. Ciężka jakaś decyzja do podjęcia. No ktoś Was tutaj naprawdę no nieźle, znaczy nieźle, źle Was potraktuje, tak? Więc uważajcie, kochani. Osoba z poznaku koziorożca, uważajcie. A tutaj mamy byka. Dobrze, a tu strzelca. Karta tła, koło fortuny, czyli zmiany, tak? Fortuna kołem się toczy, czyli raz jest dobrze, raz jest źle. Ogólnie karta ruchu, wszystkie sprawy, które do tej pory jakoś w ślimaczym tempie szły, teraz ruszą do przodu, ruszą z kopyta. No i to jest też karta takiego fartu życiowego, tak? Więc może Wam przynieść szczęście, może ten los się nagle odwróci. I to jest też karta karmy, więc może coś do odrobienia tutaj, jakaś lekcja jest, dlatego może ten początek tygodnia taki troszeczkę ciężki. Zobaczymy teraz kartę radę ogólną dla panien. Panna. 9 buław. No widać, że już, kochani, jest Wam bardzo ciężko, że już naprawdę jesteście przemęczeni w tym tygodniu, ale sytuacja się ustabilizuje, tak? Musicie realizować swoje pragnienia, tylko musicie być w tym ostrożni, tak? Troszeczkę się może odizolujcie, troszeczkę bądźcie czujni, znaczy troszeczkę, bardzo bądźcie czujni, a miejcie taki większy brak zaufania do ludzi, tak? To jest też pokonywanie jakichś przeszkód, czekanie na właściwy moment z podjęciem jakiejś decyzji, obrona swojego domu, swoich wartości, swojej osoby, wyznaczenie takiej granicy właśnie, żeby nikt w tej strefie takiej osobistej Wam nie przekroczył, tak? Więc no, już Wam jest ciężko, ale jeszcze czekacie, jeszcze walczycie i dacie radę, moi kochani. Dacie radę pokonać tą całą trudną sytuację. Jeszcze zobaczymy, co tutaj anioły powiedzą na ten tydzień. Panna, karty 10 marzec. Amor. Amorek. Amorek. Proszę bardzo. Napełniamy Twe serce i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Widzicie? Ta trudna decyzja tutaj. Tylko dlaczego Wy jesteście tacy smutni? Poranieni? To jest karta też tego diabła. Słuchajcie, przepraszam, tak przerwę. Jakiegoś chorego związku, jakiejś chorej relacji, niezdrowej zupełnie, toksycznej. Być może będziecie tutaj podejmować decyzję. Albo mówię, jakieś uzależnienie, czy to od osoby, albo od jakiegoś nałogu, tak? Alkoholizm, papierosy, używki wszelakie. Coś tutaj będzie, jakąś decyzję będziecie podejmować, tak? Wracamy do aniołka. Jeszcze raz. Napełniamy Twe serce i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość, cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację wszelkich przejawów miłości. O. Proszę bardzo. Tym miłym akcentem, kochane panny, kończymy. No, bardzo jest mi przykro, że tak trochę macie ciężkich kart. Ja myślę, że to nie dla wszystkich będzie czytanie. Bardzo bym sobie tego życzyła.
No ale wiadomo, jeżeli już coś w waszym życiu się takiego dzieje, to zwróćcie uwagę w ten wtorek, żeby nie dać się wymanewrować jakiemuś właśnie diabłowi. Diabłu. Uważajcie, żeby on tam was nie zmanipulował, żeby nie oszukał, nie zakręcił, bo on to sposób znajdzie na to, żeby osiągnąć swój cel, tak? I człowieka zmanipulować, ogłupić. Życzę wspaniałego tygodnia. Widzimy się na kolejnych czytaniach. Zapraszam Państwa serdecznie i pamiętajcie, żeby sprawdzić swój znak ascendentalny. Pozdrawiam i do usłyszenia, kochani. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce. Zapraszam Was do prognozy tygodniowej z kart Tarota od 4 do 10 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Może nie rezonować z Wami. Sprawdźcie sobie wtedy znak ascendentalny. Żeby obliczyć taki znak, proszę kliknąć w link, który jest pod tym filmem i wtedy obejrzeć sobie filmik odnośnie tego znaku. Może tam będzie więcej informacji odnośnie Państwa sytuacji życiowej. Jeżeli nie będzie rezonowało, bierzcie tylko te karty, które Wam pasują do sytuacji życiowej, te złe, które Was tam denerwują, czy nie sprawdzają się, w ogóle nie bierzcie pod uwagę. Teraz przechodzimy do czytania. Karty już są potasowane, teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, kochani, co tam nasze koziorożce w najbliższym tygodniu. Poniedziałek. 7 dni. Wtorek. As denarów. Czekacie na pieniądze i przyjdą konkretne. Środa. As miecz, proszę bardzo. Już mówię, że ci z Państwa, którzy szukają pracy, świetna umowa o pracę i to stała. Czwartek. Paść kielichów. Piątek. Cztery miecze. Sobota. Księżyc. I niedziela. Sprawiedliwość. Do czytania mamy śmierć. Widać, widać. No dobrze, kochani, zaczynamy. W poniedziałek cierpliwie czekacie za jakimiś pieniędzmi albo za zakończeniem jakichś spraw, które pozytywnie rozpoczęliście i teraz oczekujecie pozytywnych, takich konkretnych rezultatów, tak? Więc to jest cierpliwość, oczekiwanie, dojrzewanie też do jakiejś decyzji, odwlekanie czegoś, coś może się opóźniać w realizacji, tak? Więc cierpliwie musicie tutaj po prostu poczekać. Być może jakaś wypłata, czy jakaś premia we wtorek, bardzo fajnie, jeżeli chodzi o finanse. Może być to większy przepływ gotówki, czyli może być to pensja, premia, jakiś niespodziewany przelew, wygrana też, oczywiście jak najbardziej, więc próbujcie swoich sił w lotto, skreślajcie liczby. Kupno, sprzedaż wszelkich nieruchomości, działek, domów, mieszkań, jak najbardziej. Duże pieniądze, umowę o pracę za dobre wynagrodzenie. I to taka stała umowa, tak? Już na czas nieokreślony, więc tutaj bardzo, bardzo fajny dzień, pozytywny. Szansa jest naprawdę na zarobienie dużych pieniędzy. W środę musicie się nastawić na myślenie, na rozmowy. As mieczy, tak? Odcinamy się od jakichś złych sytuacji. Idziemy w lepszym kierunku, jakiś nowy początek, koniec jakichś ciężkich spraw, dobre właśnie wynagrodzenia. Kierujemy się faktami, błyszczymy inteligencją. Mówię, to są jakieś
szkolenia, zdawanie egzaminów, rozmowy kwalifikacyjne, jakieś egzaminy ustne, podpisywanie umów o pracę, tak? Więc przy tym masie denarów bardziej mi to pasuje na właśnie jakieś podpisywanie konkretnych już umów o pracę, być może jakieś właśnie rozmowy kwalifikacyjne i rozmowy o warunkach tej pracy, tak? O warunkach tej umowy, więc bardzo, bardzo fajnie, pozytywnie. W czwartek, kochani, macie pazia kielichów. No, będzie to taki dzień, w którym będziecie sobie sprawiać przyjemności. Troszeczkę będziecie tacy rozchwiani emocjonalnie, troszeczkę przewrażliwieni. Co jeszcze? Nowa przyjaźń, początek jakiejś nowej miłości, możecie poznać kogoś fajnego. Jest to karta osoby z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, więc z taką osobą możecie spędzić dzień. Karta mówi o dziecku, ale to może być też taka osoba około 20, tak, no więc te koziorożce, które mają w swoim otoczeniu kogoś takiego, to miło możecie spędzić ten czas, wyjść gdzieś, zabawić się. Co jeszcze o paziu kielichów? No, paź kielichów to jest karta mówiąca, że kierujemy się uczuciami, tak? Troszeczkę jesteśmy niepewni, ale mamy dobrą intuicję. Troszeczkę taka niedojrzała ta energia, tak? Więc możemy być troszeczkę właśnie tacy pogubieni, przewrażliwieni, rozemocjonowani. W piątek, kochani, odpoczynek, relaks. Co niektórzy będą w ogóle bujać w swoich myślach, odlatywać gdzieś, tak, przysłowiowo. Takie zawieszenie, czas relaksu, chwila dla siebie. Co niektórzy, uważajcie, żeby się nie rozchorować. Co niektórzy mogą wyjechać do sanatorium, jakiś pobyt w szpitalu, jakieś rehabilitacje. Co jeszcze? Czwórka mieczy to jest ogólnie odpoczynek, tak? Taka regeneracja swoich sił witalnych, umysłu. No po całym tygodniu musicie odpocząć, nie? Zbieracie tą nową energię na kolejny tydzień, więc troszeczkę się odseparujecie, może zaszyjecie się w domu i po prostu będziecie chcieli porządnie się wyspać, tak? W sobotę karta księżyca. Przy tej czwórce mieczy uważajcie, kochani, jeżeli te panie koziorożce, które są w ciąży, żeby tu nie było jakichś komplikacji, nie była konieczna wizyta u lekarza. Ogólnie taki dzień, no troszeczkę możecie się smucić, uważajcie, żeby tam nie było tajemniczości za dużo, mogą być jakieś tajemnice, jakieś niejasne sytuacje. Co jeszcze? No, księżyc jest karta ryb, więc ktoś może tutaj w sobotę Was odwiedzić spod takiego znaku. To jest też tęsknota za czymś, tak? Ale twórczość i doskonała intuicja. Uważajcie na swoje sny, bo w tym dniu mogą być prorocze nocy. Przepraszam, nocy. Ale to jest ogólnie karta smutku, tak? Czyli ktoś może podstępem coś tutaj od Was wynegocjować, mogą być wyjawione jakieś sekrety, jakieś skandale, jakieś niespełnione obietnice, wszystko w takie troszeczkę w krzywym zwierciadle, ten obraz rzeczywistości jest przekłamany, jak to podczas nocy, nie? Ten obraz jest taki niewyraźny i jakieś sprawy niejasne tutaj mogą być. W niedzielę karta sprawiedliwości, karta zodiakalnej wagi. Karta mówiąca o równowadze, karta mówiąca o obiektywnej, sprawiedliwej ocenie, przyczyna i skutek, tak? Ogólnie karta, jeżeli chodzi o niedzielę, no to taka będzie równowaga, będzie spokój, tak? Bo jakby w tygodniu to bym powiedziała, że jakiś urząd, załatwianie jakichś papierów, jakieś sprawy sądowe, urzędowe, jakieś oceny, a tutaj po prostu karta równowagi, tak, takiego obiektywizmu, uczciwości, osądu być może jakiegoś, no nie wiem, może będziecie wyjaśniać z kimś jakieś sprawy tutaj te zawiłe. Też mi się tak kojarzy tutaj, kochani, ale nie wiem czemu w niedzielę, no sprawiedliwość i księżyc to jest in vitro też, tak, być może tutaj mówię, no nawet do jednej pani koziorożec trafi, ale z tymi trzema kartami, tak jak pobyt w szpitalu i właśnie jakiś zabieg
in vitro albo coś właśnie sprawy jakieś kobiece, tak? Ale pierwszy raz słyszę, że w niedzielę coś takiego się działo. Chociaż jest to arkana wielkie, więc może zapadnie w niedzielę decyzja na obchodzie na przykład, a w poniedziałek, tak, będzie. Więc no, to różnie bywa. W tle mamy kartę śmierci, czyli jakaś zmiana, transformacja, odrodzenie, przeobrażenie się, tak? Jakiś koniec i początek, czyli zamykacie jakiś stary rozdział w swoim życiu, idziecie w zupełnie nowy, odmienieni, zmienieni. I ta sprawa, ta zmiana dojrzewa w Was bardzo długo, jesteście gotowi na tą przemianę, więc totalna transformacja w Waszym życiu. Totalna. Zmiana, transformacja, przeobrażenie się. No dobrze, kochani, ogólna karta rada na ten tydzień. A jeżeli chodzi o finanse, o pracę, bardzo dobrze. Czekaliście na coś i się doczekaliście. Karta głupca, kochani, czyli pojawi się dzidziuś. Pojawi się dzidziuś. To jest karta dziecka, więc no faktycznie może tutaj co dla niektórych pań koziorożców będzie dzieciątko, a z kolei dla innych koziorożców jakiś nowy początek, tak? Zaczynacie jakiś nowy etap w swoim życiu, była ta śmierć, odcięliście się od czegoś, zostawiliście to, co po prostu już nie nadawało się nawet do reanimowania, tak? Po prostu to umarło, zostawiliście przeszłość za sobą. Zaczynacie nowy początek, tak? I bardzo fajnie te dwie karty tutaj pokazują, ponieważ śmierć. Czyli umieracie i rodzicie się na nowo. Nowe sytuacje, nowe wydarzenia, nowa praca, to są też podróże, wyjazdy. Tylko pamiętajcie, żeście patrzyli pod nogi, tak? Nie popełniajcie głupich jakichś decyzji, nieprzemyślanych, niedojrzałych. Bądźcie, że tak powiem, we wszystkim poważni, no nie zachowujcie się jak takie młodzieńcza, szalona osoba, tak, która rzuca się na głęboką wodę, ponieważ ten głupiec, jak wiecie, on wyrusza w podróż, ale on nie wie, co go będzie czekać, bo on zupełnie nie jest doświadczony życiowo. Więc tutaj uważajcie, patrzcie pod nogi, żeby wam ktoś nie rzucił jakiejś kłody, nie podstawił pantofla, żebyście się nie wywrócili, tak? Żebyście nie upadli po prostu, więc jak najbardziej nowy początek, fajnie zaczynacie, ale bądźcie rozważni, ostrożni, macie wokół siebie przyjaciół, oni będą Was pilnować, żeby nic się nie wydarzyło, tak? Nowy początek, głupiec. Trochę ryzykowny, no, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma, tak? No i tak jak mówię, to jest karta dziecka też, tak? Więc ci z Państwa, którzy po prostu planują dziecko, na pewno będzie, uda się. Karta dla naszych koziorożców. Czakra serca, kochani. Proszę uprzejmie. Już czytamy. Miłość jest najważniejsza. Serce to centrum Twojego fizycznego ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny, otwierając swe serce, by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy Tobie, chroniąc Cię i prowadząc. No, moi kochani, może to niektórzy muszą sobie oczyścić czakrę serca. Tak? Kochamy w tym tygodniu, kochane koziorożce. Ja wiem, że Wy macie z tym problem, bo Wy nie jesteście takie zbyt mocno wylewne uczuciowo. Raczej wolicie okazywać uczucia poprzez gesty, poprzez uczynki. Niż słownie, no ale to tylko niektórzy. Kochani, życzę wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie Wasze plany się ułożyły, spełniły. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli nie pasuje do Was, zupełnie się tym nie przejmujcie. Nie bierzcie tego do siebie. Widocznie to nie było dla Was czytanie. Jeszcze sprawdźcie ten znak ascendentalny. Być może tam znajdziecie jakieś informacje i uda się coś wywnioskować. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań, które będą już niebawem. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.